kryterium dla filmu niemego jest znacznie wyższe niż dla filmu, gdzie są słowa. Mania jest klasyczną historią melodramatyczną. Te filmy zawsze były prezentowane w sposób niewłaściwy. Zawsze te filmy były jakby zniszczone. Każdy kraj może inaczej reagować. Ja jestem ciekaw, jakie jest to nastawienie do tego rodzaju kina, do tego rodzaju propozycji. No nie wiem, bardzo mi zależy, żeby było jak najwięcej osób i żeby ta praca została jakoś dobrze doszczerzona, bo ona ma niekomercyjny charakter. To jest projekt artystyczny. Además del trabajo de restauración que se ha hecho, que me ha parecido muy, muy estricto y muy concienzudo, y me sorprende ver cómo en 1918 se podía, ya se apuntaba a unas maneras de narración que hoy se utilizan continuamente en el cine, ¿no? Sicherlich ist im Gegensatz zu heute relativ langsamer erzählt. Also manchmal ist auch was vorhersehbar und so, aber das ist auch so ganz angenehm, also dass jetzt nicht so eine Story in einer halben Stunde abgearbeitet wird, sondern so, dass so ja, über einen längeren Film so ausgearbeitet ist. Ich fand den Film sehr süß und die Musik fand ich auch sehr süß. I'm more of a romantic type of person, so I find it more than Zeus. I find it romantic. Super классно. Вдохновление такое вообще, что любовь правит миром. Voilà, pour la Negri est surprenante quand même. I film, i całe przedsięwzięcie zachwyciło madrycką publiczność. Rzadko bowiem na tak wysokim poziomie artystycznym można cofnąć się w przeszłość, a publiczność tu wymagająca. Zabłysnąć w Madrycie nie jest łatwo. To miasto tętniące kulturą, rzeczywiście trzeba się pokazać w najlepszy sposób, żeby móc zadziwić madrylenios, mieszkańców Madrytu i Hiszpanów w ogóle. Aber eigentlich ist dieser Film eine wunderschöne Liebesgeschichte und Pola Negri und auch die anderen Schauspieler, die ich jetzt namentlich gar nicht mehr so nennen könnte. Kultura rdzennie europejska, tak jak mieliśmy okazję we wstępie usłyszeć, bez względu na różne historyczne zakręty, różne podziały polityczne i to, co się działo w Europie kilkadziesiąt lat temu, kultura zawsze chodziła swoimi drogami. Dzisiaj mieliśmy okazję to usłyszeć. Ich habe überhaupt bei diesem Film, also das ist ja immerhin also ein Stück Kultur, was so 90 Jahre alt ist, so ein bisschen auf so Sachen geachtet wie Ausstattung, Kostüme und so weiter, Mode und so. Das ist ganz interessant, wie Leute sich so benommen haben und was sie auch so für Kleidung hatten und so. Das war ganz interessant. Ja. Es ist impressionante, la emoción, la restauración es increíble. Los actores, pues aquí estamos 100 años más tarde recuperando esto con... To bardzo duży komplement dla maestro Jerzego Maksymyka, który świetną kompozycją ubarwił no, bardzo wartościowy film. Wszędzie, gdzie film był pokazywany, wywoływał entuzjazm. A byliśmy zaskoczeni aż tak dobrą reakcją. Podobał się film, podobała się kopia i bardzo podobała się muzyka. Każdy spektakl to troszkę jest inny, ponieważ tak się dyryguje symfonię jakąkolwiek, Beethovena. To ona nie jest za każdym razem taka sama, bo się nie pamięta wykonania. I to jest niezwykle cenne. W zasadzie, jakbym tam chciał tak powiedzieć, które filmy były najbardziej interesujące, bym powiedział nieme i dla muzyki najwspanialsze. I congratulate you to having this Nitro Film project and your laboratory and all these things. I mean, that's great.
because most archives don't have these possibilities. They don't have a laboratory like that, they don't have the funds to digitize their collections, and therefore their collections will become invisible. You are very privileged. My, broń Boże, nie interpretujemy obrazu. Staramy się go maksymalnie przybliżyć do kształtu pierwotnego. The restoration we saw is really good. We know it's much work to do. Duży komplement dla pracowników Filmoteki Narodowej, którzy wykonali ogromną pracę. Mamy takie możliwości. Była to świetna okazja, żeby pokazać i w Polsce, i na świecie, że Polacy potrafią stosować najnowsze technologie bardzo skutecznie. I think it went very well and it looked great and you did all a very great job. Jako dyrektor Filmoteki odczuwam dużą satysfakcję, że mam okazję uczestniczyć w takich projektach, promować takie projekty. Myślę, że to jest strasznie ważne, bo to jest takie wyzwanie cywilizacyjne dla Filmoteki, która nie musi być archiwum, nie musi być tylko miejscem, gdzie z półki na półki przesuwamy jakieś zakurzone zbiory. My przybliżyliśmy się do epoki początków kina. To jest niezmiernie ważne. I myślę, że ten projekt pokazał, że to zadanie jakoś zostało wykonane, a ci, którzy byli sceptyczni, może powinni chwilę zastanowić się nad tym, że przyjdzie taki czas, kiedy oni znajdą się w kategorii tych, co 100 lat temu coś tworzyli.